A, już, już to zostało nagrane, nagrane, wiesz? Pamiętajcie, dobrze, że jest osoba jedna wzrostu prezesa, to jestem ja i żeby dobrze było widać za mikrofonem. Dobrze. Dobrze, patrzymy. Na koniec zrobimy. Będziemy walczyć. Możemy? Możemy. Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji Lewicy w Łodzi. Witamy na konferencji kandydatek i kandydatów do Parlamentu Europejskiego, ale witamy też dzisiaj bardzo gorąco w naszym mieście ministrę do spraw równości Katarzynę Kotulę i witamy współlidera Nowej Lewicy Roberta Biedronia, który zresztą jest liderem listy warszawskiej do Parlamentu Europejskiego. Ale bardzo serdecznie chciałbym przywitać też wszystkie kandydatki i kandydatów, którzy startują z okręgu tutaj łódzkiego, całego naszego województwa. Jest z nami wiceliderka Paulina Matysiak, jest Agnieszka Lukszteit, jest Agnieszka Smorenda, jest Iwona Kazimierska-Małyska, jest Mateusz Osiecki i jest Mateusz Pietras. Silna drużyna, część drużyny dzisiaj z nami, część już w terenie, część pracuje i zdobywa te głosy, bo każdy głos jest na wagę złota, tym bardziej, że każdy głos zebrany, czy w województwie łódzkim, czy na zachodnim Pomorzu, czy w Warszawie, czy na Dolnym Śląsku, to jest głos, który idzie do wielkiej puli głosów Lewicy, a nam na tych głosach jak najbardziej zależy. Zresztą jak Państwo widzicie, niektórzy już nas próbowali przekreślić. Dwa dni temu sondaż prawie 11%. Wczoraj sondaż 10%, to co najmniej 5 mandatów w skali kraju, ale 5 mandatów to dla nas zdecydowanie za mało. My będziemy walczyć o 6, 7, a może nawet 8 mandat, bo właśnie to są takie wybory, gdzie trzeba przypominać, po co są te wybory, jaka jest Unia Europejska i jakiej Unii Europejskiej chce Lewica, ale jeszcze zanim oddam głos wiceliderce Paulinie Matysiak, to chciałbym Państwa poinformować i wszystkich też zaprosić o godzinie 13:00, stąd rusza kolejna parada równości, Marsz Równości, w którym oczywiście Lewica, tak jak każdego roku, będzie brała udział. Pani minister będzie zabierała głos, nasza wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka będzie zabierała głos, więc Lewica obecna, bo równość to przecież DNA Lewicy, a teraz wiceliderka Paulina Matysiak. Dzień dobry. Proszę Państwa, po co startujemy w tych wyborach? Ano po to, ponieważ lewicowy głos musi mocno wybrzmieć w Unii Europejskiej. Musimy walczyć o to, by nasz kraj mógł się rozwijać. To jest dla nas jeden z kluczowych postulatów, który też w wielu obszarach może być i będzie realizowany przy współudziale Lewicy. Wczoraj z Robertem Biedroniem jasno zadeklarowaliśmy nasze poparcie dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo jest to projekt, który no właśnie będzie takim motorem napędowym polskiej gospodarki. I tutaj w Łodzi warto o tym szczególnie powiedzieć, bo ten projekt dla aglomeracji łódzkiej ma niezwykle ważne znaczenie. Już dzisiaj, każdego dnia wiele osób z Łodzi i z okolic podróżuje do Warszawy. Przypomnę tylko, że odcinek kolei dużych prędkości między właśnie tymi miejscowościami, między stolicą a Łodzią, będzie wybudowany w ramach tego projektu i jest wpisany do europejskiej sieci transportowej, sieci TEN-T. Są na to środki, powinniśmy te środki pozyskiwać, tak samo jak środki na budowę samego portu i całego hubu przesiadkowego. Ale oczywiście to nie tylko te rozwojowe, infrastrukturalne projekty transportowe są w naszym zainteresowaniu. Chcemy w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim zawalczyć o Europejski Fundusz Mieszkaniowy. Wiemy, jak ta sytuacja tragicznie wygląda, jak wysokie są ceny mieszkań, jak młode osoby nie są w stanie się usamodzielnić i tak naprawdę ta decyzja o założeniu rodziny, o wyprowadzce do własnego mieszkania odwleka się w czasie. Dlatego chcemy taki fundusz wprowadzić po to, żeby mogły z niego korzystać wszystkie kraje Unii Europejskiej, ale także Polska. I w końcu to są też te kwestie, które w ostatnim czasie bardzo mocno wybrzmiewają, zwłaszcza na arenie takiej międzynarodowej, kwestie obronnościowe, kwestie obrony cywilnej. Chcemy wprowadzić takie rozwiązania także na poziomie Unii Europejskiej. W Parlamencie Krajowym już nad tymi rozwiązaniami pracujemy. Tu warto przywołać ustawę schronową, którą Lewica złożyła. Musimy o to zadbać. Wiemy, że jest zielone światło ze strony ministra obrony narodowej, ale to jest też temat, którego trzeba pilnować w Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkich Państwa do wybrania się na wybory 9 czerwca i oddania głosu na listę Lewicy. Każdy głos ma znaczenie. Dziękuję.
Pan Robert Biedroń, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu przewodniczącemu, naszej liderce, pani prezydent, dobrego wyniku w wyborach samorządowych. Łódź pokazała w całej Polsce, jak zwyciężać lewica powinna. I tego wam gratuluję i nie miałem jeszcze okazji, bo przyjechałem pierwszy raz po wyborach samorządowych. Wzięliście znów odpowiedzialność nie tylko za miasto, nie tylko za wiele miejscowości tutaj w województwie, ale także prawdopodobnie za województwo będziecie odpowiadali, będziecie strategicznym partnerem z tego co wiem, więc gratuluję i trzymam kciuki. Myślę, że to dobry znak dla Polski, szanowni państwo. Ja pamiętam, dzisiaj spotykamy się z ważnej okazji, 13, jeśli dobrze liczę, 13 Marsz Równości w Łodzi. Ja pamiętam pierwsze marsze. Tutaj jeżeli są państwo dziennikarze, którzy pracują dłuższy czas, to pamiętają mnie na tych marszach, kiedy maszerowaliśmy tutaj bez wsparcia rządu, bez wsparcia wielu mediów także, bez wsparcia części społeczeństwa. W naszym kierunku leciały butelki, kamienie, już nie mówię o obraźliwych słowach. Nawet raz chyba zostałem pobity tutaj po marszu, pamiętam, w Łodzi, bardzo dawno. I teraz się tak nie dzieje, szanowni państwo. I to pokazuje zmianę właśnie. I chciałem o tym powiedzieć, że możemy czasami mieć chwilę zwątpienia, możemy czasami myśleć, że sprawy idą w złym kierunku, ale Łódź pokazała nam, jak zwyciężać mamy, jak determinacja, odwaga ludzi. Na przykładzie tego marszu pokazuje, że jeżeli się samoorganizujemy, jeżeli mamy naprawdę mocne fundamenty wartości związane z równością, z solidarnością, z akceptacją i szacunkiem dla drugiego człowieka, to taki marsz się nigdy nie zatrzyma i będzie szedł dalej. I chciałem pogratulować wszystkim osobom, które organizują ten marsz i ogłosić tutaj w Łodzi coś niezwykle ważnego. Otóż, szanowni państwo, mam bardzo dobrą wiadomość dla Polski. Chciałbym zapowiedzieć, że właśnie zakończyły się konsultacje międzyresortowe dotyczące zmian w kodeksie karnym dotyczących przestępstw z nienawiści. Jak państwo wiecie, artykuł 119, 256 i 257 zakazują tak zwanych przestępstw z nienawiści ze względu na niektóre przesłanki. Ale ten katalog jest bardzo ograniczony. I właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło pracę nad i konsultacje międzyresortowe nad projektem rządowym, co bardzo ważne, dotyczącym poszerzenia tego katalogu o kolejne przesłanki niezwykle ważne. Przesłankę związaną z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią, orientacją seksualną i tożsamością płciową. Ta nowelizacja kodeksu karnego będzie niezwykle ważna, żeby chronić obywateli i obywatelki, mieszkańców naszego kraju przed nienawiścią, przed przemocą, przed tymi, którzy nawołują do izolacji, do czasami eksterminacji, do poniżania, do propagowania nienawiści wobec drugiego człowieka. I nie dotyczy to tylko, szanowni państwo, orientacji seksualnej. To przez ostatnie lata było jakimś papierkiem lakmusowym byłej władzy. Ale dotyczy to na przykład także osób starszych. Przemoc wobec osób starszych w Polsce jest tematem tabu. Przemoc wobec osób starszych jest rzeczywistością. I dobrze by było, żeby nasi seniorzy byli tak samo chronieni, jak inne grupy społeczne. I tego będzie dotyczył ten projekt. W ciągu najbliższych tygodni znajdzie się on w Radzie Ministrów, tu pani ministra potwierdza, a później zostanie przysłany do Sejmu i mamy większość, która będzie popierała ten projekt. Ale jesteśmy dzisiaj tutaj, szanowni państwo, w Łodzi, żeby przedstawić także dwa kolejne postulaty. Ja mam ten zaszczyt, żeby przedstawić pierwszy, a drugi przedstawi pani ministra. Otóż, szanowni państwo, mamy dobrą wiadomość dla Polek i Polaków. Lewica idzie do Parlamentu Europejskiego, żeby zrobić wiele praktycznych rzeczy. Ale jedna z nich będzie niezwykle praktyczna i doprowadzi do tego, że życie państwa będzie lepsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Koniec ze zmianą czasu. To jest postulat lewicy, który
jest niezwykle praktyczny. Aż 70% Polaków, zgodnie z ubiegłorocznym badaniem Ibrisa, chce, żebyśmy nie zmieniali czasu dwa razy do roku. Jak Państwo wiecie, ta zmiana czasu jest niezwykle uciążliwa. Polki i Polacy płacą cenę tego realną. Po pierwsze, odbija się to na naszym zdrowiu. Kiedy zmieniamy czas w marcu, to statystyki pokazują, że jest więcej zawałów serca i więcej wypadków drogowych. Kiedy zmieniamy czas w październiku, to statystyki pokazują, że więcej ludzi zaczyna zgłaszać się do lekarzy z depresją. Więc pierwszy argument za zmianą czasu to ochrona zdrowia. To jest doprowadzenie do tego, żebyśmy nie płacili tej najwyższej ceny za ten przeżytek. To po prostu wiemy dzisiaj, że to się nie sprawdziło. Argumenty były ekonomiczne. W 1977 roku wprowadzono w Polsce zmianę czasu i to się nigdy nie sprawdziło. Ekonomia także za tym nie stoi, bo jak Państwo wiecie, jedyne co stoi to pociągi godzinę, kiedy zmienia się czas. Płaci za to transport publiczny, płacą za to firmy, płacimy za to wszyscy my finansowo także. Dezorganizuje to naszą pracę. Mam tutaj argumenty naukowe wypisane, więc powiem Państwu o nich, gospodarkę, ale dzięki temu, że wycofamy się z tej zmiany czasu, mamy pewną stabilność i finansową, i gospodarczą, a przede wszystkim zdrowotną. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, Parlament Europejski przymierzał się do zmiany czasu. Ze względu na COVID ta zmiana czasu nie nastąpiła. Ale my jako Lewica, jeżeli idziemy do Parlamentu Europejskiego, to między innymi po to, żeby już więcej nie trzeba było zmieniać tego czasu. Być może jeszcze w październiku ten czas ostatni raz zostanie zmieniony, ale zrobimy wszystko, żeby za rok, w marcu, już nie trzeba było zmieniać czasu w Polsce i w całej Unii Europejskiej i żebyśmy mieli stabilność w tej sprawie. I to jest nasz postulat, jak Państwo widzicie, bardzo mocno pokazany tutaj, koniec ze zmianą czasu, koniec z tą męczarnią. Przypomnę Państwu, aż 84% Europejczyków nie chce, żebyśmy zmieniali czas. Większość jest po naszej stronie, więc przechodzimy zatem z deklaracji do czynów. W przyszłym Parlamencie Europejskim koniec ze zmianą czasu. Będziemy o to jako Lewica walczyli. Drugi postulat i więcej o Marszu Równości. Pani ministra Katarzyna Kotula. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, my na Lewicy wiemy, że Unia Europejska jest o wolności, o demokracji, o praworządności, o bezpieczeństwie i o ważnych, kluczowych dla Polski sojuszach. Wiemy to, bo to właśnie Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Ale dzisiaj, chcąc pracować nad dobrą frekwencją i zachęcając ludzi do pójścia na wybory, mówimy także o Europie ludzkich spraw. Mówimy o sprawach praktycznych i sprawach ważnych dla każdego człowieka. Jeden z tych postulatów to postulat zniesienia zmiany czasu, o której mówił Robert Biedroń. Ale drugim takim ważnym postulatem i taką deklaracją z naszej strony jest obietnica, że zrobimy wszystko, żeby została wdrożona w życie dyrektywa o ochronie konsumentów. Ja, proszę Państwa, od prawie 15 lat deklaruję się jako minimalistka. Staram się jako konsumentka nie kupować wielu nowych produktów, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt RTV, AGD. Staram się ograniczać te swoje zakupy do zakupów raz na kilka lat. Ale nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na to, że kiedyś, jak kupowało się lodówkę, to ta lodówka działała lat 15, działała lat 20. Kiedyś, jak kupowało się telewizor, to ten telewizor też stał na naszych półkach 15-20 lat. Dzisiaj często niestety jest tak, że pomimo gwarancji producenta, sprzęt psuje się zaraz po tym, kiedy ta gwarancja się kończy. I my wiemy, że te wielkie firmy, ci wielcy producenci po prostu przyczyniają się do tego, że ten sprzęt się psuje. Często kupując smartfony mamy pełną świadomość, że producenci nie gwarantują nam nowego oprogramowania po kilku latach. Do czego to się przyczynia? No przede wszystkim do powstania nowych elektrośmieci, które przecież idą w kontrze do tego, na co stawia Lewica, czyli do ochrony środowiska i do ochrony klimatu. Dlatego zrobimy wszystko, żeby dyrektywa o ochronie konsumentów nakładała na producentów obowiązek naprawy sprzętu i ułatwiała życie konsumentom i zawsze stała po ich stronie. Jest porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady i my możemy zagwarantować Państwu, że jako Lewica będziemy walczyć o wdrożenie
tej dyrektywy. Bo tak jak mówiliśmy, Unia Europejska to nie jest tylko kwestia tych spraw dużych, ale bardzo często kwestia tych spraw małych, bardzo praktycznych, ważnych dla wszystkich obywateli. I chcielibyśmy, żeby zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, czy we Francji konsumenci mieli gwarancję tego, że będą mogli, płacąc małe pieniądze, naprawić swój sprzęt i będą mieli gwarancję tego, że nie zostaną przez producentów odesłani z kwitkiem. Robert Biedroń tutaj mówił o mowie nienawiści przede mną, mówiąc o sprawach ważnych dla Lewicy i o sprawach, które Lewica ma w swoim DNA. Dla nas praworządność, demokracja i konstytucja są także o prawach człowieka, są także o równości. I kiedy wygraliśmy wybory 15 października, to umówiliśmy się ze stroną społeczną, ze społecznością LGBT, że takim pierwszym krokiem będzie zagwarantowanie, że rozszerzymy katalog dotyczący mowy nienawiści o nowe przesłanki, o których mówił Robert Biedroń, czyli wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, a także tożsamość płciowa. I o to walczyła Lewica i to znalazło się w umowie koalicyjnej i to jest już dzisiaj przez rząd realizowane. Wkrótce na posiedzeniu rządu, później mam nadzieję w Sejmie, ta ustawa się pojawi. A to znaczy, że ten pierwszy krok, który obiecywaliśmy, został zrealizowany. Drugi krok to minimum, czyli związki partnerskie. Chcielibyśmy mówić o równości małżeńskiej, bo dla nas jest oczywiste, że dzisiaj powinniśmy walczyć o równość małżeńską. Ale mamy pełną świadomość tego, że najważniejsze, żeby dzisiaj znaleźć większość dla związków partnerskich i obiecuję Państwu, że jako ministra do spraw równości zaraz po tych wyborach europarlamentarnych będziemy toczyć dalsze negocjacje, a mam nadzieję, że będzie zielone światło na to, żeby ten projekt rządowy w takiej formie, w jakiej mamy go przygotowany, znalazł się na rządzie, a potem w Sejmie, żebyśmy znaleźli dla niego większość, żebyśmy go przegłosowali po to, żeby zagwarantować ludziom, którzy od lat tutaj także w Łodzi, na ulicach dużych i mniejszych polskich miast, szli w długim marszu po równość. Przez ostatnie 8 lat Prawo i Sprawiedliwość cynicznie wykorzystywało społeczność LGBT do swoich politycznych celów, stawiając ją w pozycji wroga w czasie wyborów parlamentarnych, w czasie wyborów prezydenckich. Wiele haniebnych słów padło przez ostatnie 8 lat w stosunku do tej społeczności. My ich za to jako państwo polskie przepraszamy, ale obiecujemy też i składamy taką deklarację, że zrobimy wszystko, żeby ich podstawowe prawa były zagwarantowane. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. To wszystko, co powiedziała Paulina Matysiak, Robert Biedroń i Katarzyna Kotula, to po prostu konsekwencja w działaniu całej ekipy Lewicy. Tak jak mówiliśmy przed wyborami 15 października, że idziemy do Sejmu po to, żeby zmieniać Polskę. Tak jak obiecywaliśmy in vitro, które jest. Tak jak obiecywaliśmy podwyżki dla sfery budżetowej, które są. Tak jak obiecywaliśmy programy wspierające aktywnych rodziców, są. Tak jak obiecaliśmy rentę wdowią, która będzie jeszcze wprowadzona w tym roku, jest. Tak teraz idziemy do Parlamentu Europejskiego. Kto bardziej jest przygotowany do tego, żeby pełnić funkcję eurodeputowanych niż przedstawiciele Lewicy, tej Lewicy, która to wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Na naszych listach jest spektrum kandydatek i kandydatów różnorakich. To są społecznicy, to są samorządowcy, to są parlamentarzyści, to są członkowie Rady Ministrów. Najlepsi z najlepsi, którzy mają kompetencje, kwalifikacje, żeby bardzo konsekwentnie po 9 czerwca realizować nasz lewicowy program, bo przecież Lewica należy do wielkiej europejskiej rodziny partii lewicowych, która będzie współrządzić Unią Europejską. Ja już nie będę dodawał tego aspektu, gdzie te 5 przyszłych lat to pewnie strategiczne 5 lat dla Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa tego namacalnego, bo za wschodnią granicą i Unii Europejskiej i Polski toczy się regularna wojna. Jeżeli my chcemy być do tego przygotowani, jeżeli my chcemy odstraszyć to zło, to musimy działać wspólnie, w porozumieniu. I nie tak jak Prawo i Sprawiedliwość na Unię Europejską się obrażać, tylko tak jak partie postępowe z Unią Europejską współpracować. Bo to jest nasz przyjaciel, a nie wróg. Ci, którzy mają przyjaciela na wschodzie, to wczoraj maszerowali w marszu w Warszawie. Ci, którzy mają swoich przyjaciół na zachodzie, dzisiaj maszerują w marszu w Łodzi. I to jest ta fundamentalna różnica, to jest ta zmiana i o to chodzi w tych wyborach. Ja wiem, że wszyscy są zmęczeni już kampaniami wyborczymi. Trudna kampania do parlamentu, trudna kampania do samorządu, ale bardzo was wszystkich prosimy. Idźcie 9 czerwca na wybory i zagłosujcie na kandydatki i kandydatów z listy numer 6, bo to naprawdę celujące osoby i kandydatury w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A teraz, jeśli macie Państwo pytania, to bardzo prosimy.
Halo? Dziękujemy bardzo. Witamy Warszawę w Łodzi. Witamy, witamy. Proszę bardzo. Dzień dobry, Laura Janowska, Telewizja Polska. Pierwsze pytanie jest... Przepraszam. To najlepiej do mikrofonu. Bo nam się nagrywa ta konferencja. Jakby pani podeszła i do dwóch mikrofonów mówiła. Dobrze. Przepraszamy bardzo. Mateusz Morawiecki podpisał dokument, w którym teoretycznie zmiana czasu jest niemożliwa do 2026 roku. I gdzieś tam przeczytałam, że to musi być też w porozumieniu z krajami skandynawskimi, jak się państwo do tego odniosą. Po pierwsze, szanowni państwo, do 2026 roku państwo powinny wprowadzić regulacje w tej sprawie. Więc ten dokument nie zakazuje, tylko Komisja Europejska oczekuje, że państwa w tej sprawie uregulują te kwestie. To jest termin końcowy wprowadzenia tych regulacji. No, pani redaktor, pan premier Morawiecki podjął taką decyzję, ale ta decyzja polskiego rządu w każdej chwili może być zmieniona. Ważne, żeby Polska usiadła do negocjacji i zaczęła w tej sprawie rozmawiać. I my jako delegacja lewicy w Parlamencie Europejskim będziemy o to walczyli, żeby jak najszybciej skończyć z tą dziwną praktyką zmiany czasu, która nikomu nie służy, a wszystkim szkodzi. Więc po co to wszystko? Naprawdę, no musimy być praktyczni. Jak państwo pytacie, po co idzie Lewica do Parlamentu Europejskiego, to żeby właśnie takie rzeczy załatwiać. Załatwiliśmy roaming w Unii Europejskiej, załatwiliśmy ładowarkę jedną dla całej Unii Europejskiej, załatwimy także zmianę czasu. Trzeba to załatwiać. Takie praktyczne rzeczy właśnie. Więc to są decyzje, które można zmienić. Tak jak będziemy zmieniali Zielony Ład, bo PiS źle wynegocjował, tak samo będziemy zmieniali kwestie związane z decyzjami poprzedników. W tej sprawie to jest decyzja tylko i wyłącznie urzędnicza. Naprawdę, no, to prawo musi być stanowione dla ludzi, a nie dla urzędników. To jest najważniejsze. To teraz pozwolę sobie zadać pytanie. Korzystając z okazji, że pan poseł Biedroń jest już przy mikrofonach, to zacznę od pytania do pana. Jeśli chodzi o tegoroczne wybory do Europarlamentu, to jaki jest główny cel lewicy i jaka jest stawka tych wyborów? Trochę już zaczęliśmy ten temat, ale gdy można było rozwinąć. Stawka jest celująca, jak powiedział pan przewodniczący, pan poseł. Szanowni państwo, no oczywiście, że my jako lewica mamy ważną rolę do odegrania w tych wyborach. My jesteśmy najbardziej proeuropejskim ugrupowaniem, ale także najbardziej eurorealistycznym. My jesteśmy praktykami i praktyczkami w tym Parlamencie Europejskim. My tam idziemy załatwiać konkretne rzeczy dla Polski. Jak kiedyś załatwił to Cimoszewicz, Belka, Miller, wprowadzając i Kwaśniewski, wprowadzając Polskę do Unii Europejskiej, tak samo my jedziemy tam załatwiać realne problemy. Pani posłanka Matysiak powiedziała o Europejskim Programie Budowy Mieszkań. To my, jako polska lewica, rozpoczęliśmy w Parlamencie Europejskim pracę nad tym. I chcemy ją kontynuować, żeby zabezpieczyć pieniądze na te mieszkania dla mieszkańców Łodzi, Warszawy, Krakowa, Świdnicy. To my jako polska lewica zaproponowaliśmy Europejską Kartę Praw Kobiet. Pani ministra między innymi była zaangażowana. I w tej kadencji parlamentu będziemy walczyli o to, żeby pani redaktor, tutaj panie, w końcu nareszcie miały takie same prawa jak Francuzki, Holenderki czy Belgijki. Dzisiaj tak nie jest. Mądre to jest? Nie. Głupie. Trzeba to zmienić, żebyście w końcu miały takie same prawa, mogły decydować o sobie. I po to idzie lewica, załatwiać takie konkretne sprawy. Mądra jest zmiana czasu? Głupia. Idziemy po to, żeby to zmienić, żeby tam były podejmowane mądre decyzje, a nie głupie i urzędnicze, któremu nikomu nie służą. I po to jest lewica. Na co liczymy? Na celujący wynik. Pan poseł powiedział, że 6 to jest, 6 to jest celujące. Ja pamiętam, na maturze zdawałem i tam była najlepsza ocena celująca. Idziemy po wynik celujący. Na 6. Pytanie jeszcze? Moment. Teraz pani drugie pytanie do pana posła jeszcze z nieco innej strony, ale również dotyczące interesów Europarlamentu. Czy zmieniło się nastawienie po zmianie władzy do budowy muru na granicy i czy ewentualnie powstanie takiego muru może być realną ochroną, czy jedynie takim efektem odstraszenia? No i czy w ogóle istnieje realne zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi w tym momencie dla Polski? Realne zagrożenie istnieje, szanowni państwo, ale... Mur może być tylko i wyłącznie jakimś elementem odstraszania, ale jak widać nie jest praktyczny. Lewica była, jest i będzie przeciwko pushbackom. To jest na pewno, my w tej sprawie nie zmienimy zdania, zawsze będziemy stali po stronie praw człowieka. Kiedy tu pierwszy raz przyjeżdżałem do Łodzi,
to wiele osób rzucało kamieniami w osoby LGBT, nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce. Dzisiaj to się zmieniło. I po to jest lewica, żeby zawsze mocno, stanowczo stać w tych sprawach. Po stronie praw człowieka i bezpieczeństwa Polski. My to zawsze wiążemy. I mury są ważne, ale ważna jest skuteczna polityka dotycząca migracji. I to musimy opracować. Mądrą, skuteczną politykę migracyjną i mądrą i skuteczną politykę bezpieczeństwa Polski. Bardzo dziękuję. Moje ostatnie pytanie jest do pani ministry, bo już kilka razy proszę został bardzo wywołany Marsz Równości, który już za chwilkę wyruszy właśnie stąd. No i ten marsz to nie tylko moment celebracji, ale także i walki, bo organizatorzy jasno podkreślają, że będą rządzących rozliczać z obietnic wyborczych. I chciałam zapytać, czy mogłaby pani coś jeszcze powiedzieć do tych, którzy już za chwilę stąd wyruszą, właśnie w tym temacie. I chciałam też zapytać, czy będzie pani też jako patron tego wydarzenia obecna na marszu? Oczywiście, że będę i przejdę cały marsz. Maszerowałam w Marszach Równości jeszcze będąc aktywistką, potem przez ostatnie lata będąc posłanką. Dzisiaj będę maszerować po raz pierwszy w marszu jako ministra do spraw równości, jako osoba, która przyjeżdża tutaj zadeklarować, że zrobimy wszystko, żeby zagwarantować społeczności LGBT godność, ale i bezpieczeństwo, żeby zrobić wszystko, żeby nasi koledzy i koleżanki twardogłowi, trochę konserwatywni, przekonali się i żeby zgodzili się z nami z tym, że kwestie równości to jest to, o czym mówiłam, czyli kwestia praworządności, kwestia demokracji, kwestia konstytucji. Kiedy przez ostatnie 8 lat w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy spotykaliśmy się przecież z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na różnych marszach, w których walczyliśmy o demokrację, walczyliśmy o praworządność, to kiedy lewica była na tych marszach obecna, to jasno deklarowała, że to oznacza także równość. Równość wobec prawa wszystkich obywateli. Przede wszystkim także tych obywateli, którzy przez ostatnie 8 lat doświadczyli wiele złego. Dzisiaj wiemy, że jedynym hamulcowym w sprawie związków partnerskich jest PSL. Mamy poparcie Szymona Hołowni, a to pokazuje, że już tylko jedna mała siła polityczna w rządzie jest sceptyczna co do kształtu tej ustawy, ale ja mocno wierzę w to, że kontynuując te rozmowy, które cały czas się odbywają z Polskim Stronnictwem Ludowym, przekonamy ich do tego, że związki partnerskie to jest absolutne minimum, a potem pójdziemy po równość małżeńską. Dziękuję bardzo. Pani redaktor ma jeszcze pytanie? Mikrofon. To Mikołaj Zagawa, TVN24. Pytanie o komisję do spraw zbadania do wszystkich wpływów. Jak lewica ocenia ten pomysł i po co ta komisja miałaby powstać? Przede wszystkim po to, żeby rozliczać poprzednie rządy. Dlatego, że przykład pana Szmyta pokazał bardzo wyraźnie, że jeden z bardzo bliskich współpracowników pana Ziobry, który został powoływany w wiele bardzo ważnych, istotnych zespołów, uciekł, czmychnął za wschodnią granicę i dzisiaj jest pupilkiem Putina i Łukaszenki. My chcemy tych wszystkich paraszmytów wyłapać, osądzić i wsadzić do więzienia, bo to są zdrajcy narodu. Jeżeli Jarosław Kaczyński ma czyste sumienie, to on się nie musi tego w ogóle bać. On powinien zagłosować za taką komisją. My deklarujemy, że tam będą niezależni eksperci, którzy będą dochodzić prawdy. Natomiast przykład pana Szmyta pokazał, że jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia jako państwo, żeby zabezpieczać nasze interesy. Przed nami jest poważna dyskusja co do dostępu do dokumentów ściśle tajnych dla prokuratorów, sędziów, którzy pracują na dokumentacji ściśle tajnych, bo skoro ja mogłem złożyć bardzo szeroką ankietę, ubiegając się o dostęp do dokumentów ściśle tajnych jako wiceszef komisji do spraw Pegasusa, to dlaczego sędzia nie może złożyć takiej ankiety? To jest ankieta, która mówi o stanie majątkowym, o chorobie lekarskiej, to jest ankieta, która mówi o znajomościach poza granicami kraju, gdzie byłeś, kogo znałeś. Gdyby to złożył pan Szmyt, pewnie nie byłoby dzisiaj takiej sytuacji. Te wszystkie wyzwania są przed nami, ale dzisiaj niech Jarosław Kaczyński wytłumaczy się z tego, czy jemu naprawdę nie jest bliżej na wschód, czy jemu naprawdę mentalnie nie jest bliżej na wschód, bo ja mam wrażenie, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości zrobiliby absolutnie wszystko, żeby wyprowadzić nas z Unii Europejskiej i zrobiliby absolutnie wszystko, żeby rzucić nas w ręce i objęcia Orbana, a od Orbana do Putina i Łukaszenki jest tylko taki mały kroczek. Jak pan ocenia działania służb w sprawie Szmyta? Jak skuteczne mogą być działania prokuratury w tej sprawie?
Znaczy prokuratura musi działać bezwzględnie i bardzo szybko, natomiast jeżeli chodzi o przepisy i rozwiązania systemowe, w moim przekonaniu mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego, że gdyby prawo było przygotowane w pełni, to takich szmytów by wyłapywało się na etapie kolaboracji i potencjalnej zdrady. Więc my tutaj mówimy, że naprawdę musimy w tej sprawie popracować i przepracować tę sprawę. O tym mówi zresztą pan premier Tusk, o tym mówi pan premier Kosiniak-Kamysz, o tym mówi też Lewica. Uczmy się na błędach, pokazujmy, że będziemy robić lepszy system. My jesteśmy gotowi w Sejmie pracować, nawet na najbliższym posiedzeniu Sejmu, żeby takie przepisy przyjmować, bo ten system nie może być dziurawy. On musi być perfekcyjny i działanie służb prokuratury musi być błyskawiczne. Ja głęboko wierzę w to, że pan Szmyt zostanie osądzony i trafi na lata do polskiego więzienia i będzie takim niechlubnym przykładem do tego, co robi polskie państwo z tymi, którzy wbijają w plecy nóż naszemu społeczeństwu i naszym obywatelom. Czy mogę jeszcze prosić o odpowiedź na to pytanie europosła Biedronia? Co do Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Jak pan ocenia ten pomysł? Państwo, ja przez lata nadal się zajmuję kwestiami białoruskimi. Wiem, że Białoruś ma jeden... My nie doceniamy Białorusi. Oni mają jeden z najlepszych systemów wywiadowczych w Polsce i myślę, że pan Szmyt jest jednym z wielu. Szpiedzy są wśród nas. Ale to, że Szmyt uciekł z Polski, świadczy o tym, że obecna władza skutecznie walczy z tego typu przestępcami, zdrajcami narodu, którzy muszą uciekać dzisiaj, bo wiedzą, że nie ma dla nich miejsca w Polsce. I to pokazuje skuteczność obecnej władzy, ale nie skuteczność byłej władzy Zjednoczonej Prawicy, która nie tylko tolerowała tego typu zdrajców, ale wciągała ich w swój patologiczny system. Przypomnę, ten pan sędzia, jak i tak zwana mała Emi, czyli była żona tego pana, tworzyli taką grupę hejterską, która była grupą na polecenie byłej władzy. Więc my nie będziemy tolerowali żadnych tego typu patologii i oni to czują i oni to wiedzą. Dzisiaj robimy porządki, jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani. Komisja jest tylko i wyłącznie dzisiaj częścią tego wielkiego planu. Porządkujemy służby specjalne, przywracamy niezależność prokuraturze, niezależność sądownictwu. To są wszystkie elementy, które będą się składały na to, że będziemy żyli w bardziej bezpiecznym, bardziej spokojnym kraju niż za czasów Zjednoczonej Prawicy, gdzie takie Szmity i inni zdrajcy mogli sobie grasować bez żadnych konsekwencji i byli pupilkami ówczesnej władzy. Pytanie po pożarze w Siemianowicach Śląskich. Kiedy, co z regulacjami dotyczącymi uporządkowania nielegalnych wysypisk w Polsce? Kiedy powstanie taka ustawa? Ja myślę, że tak. To oczywiście jest pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale ten problem jest bardzo znaczący i to nie jest problem, który pojawia się tylko na Śląsku. On się też pojawia w naszym województwie. Ja może tylko przypomnę o jednym takim przykładzie od siebie z powiatu kutnowskiego. Tam nielegalne wysypisko w Łaniętach cały czas nie zostało uprzątnięte, mimo że były w zeszłym roku zadeklarowane środki na to, żeby uprzątnąć to miejsce. Ono jest po prostu niebezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców. I nie jest też dziwnym, że bardzo często właśnie takie niebezpieczne wysypiska są po prostu podpalane, bo jest to tańsze niż uprzątnięcie, niż rekultywacja tych terenów. I niestety wszystko to się dzieje ze szkodą dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Ja widziałam zdjęcia tego pożaru z miejscowości oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Ten słup dymu było widać naprawdę z bardzo odległych miejscowości. I tak na to się muszą znaleźć pieniądze i muszą się znaleźć na to, myślę, że też środki unijne. Ja powiem tak, będziemy w parlamencie o to walczyć, bo warto też podkreślić, bardzo często te śmieci to są śmieci, które przyjechały do nas z zagranicy, na których ktoś zrobił w Polsce wielki biznes, zamknął firmę, gdzieś się ulotnił, zniknął, a problem zostaje i tak naprawdę zagraża nam tutaj na miejscu, naszym mieszkańcom i mieszkankom. Tych miejsc jest więcej. Zgierz i składowisko po Borucie w najbliższej okolicy. To jest bardzo duży temat, którym tak naprawdę zajmowali się wielokrotnie parlamentarzyści ze wszystkich ugrupowań.
cały czas nie jest rozwiązana ta kwestia. W Bydgoszczy mamy pozachemowskie składowiska odpadów, które w zasadzie są tykającą bombą dla całego tego regionu, a takich pomniejszych miejsc, takich jak te przywoływane na początku Łanięta, w całym kraju jest bardzo dużo i my nie możemy tutaj czekać z założonymi rękoma, bo po prostu jest to niebezpieczne. Będziemy szukali środków zarówno krajowych, jak i unijnych na to, żeby ten temat załatwić, uprzątnąć i dać Polakom możliwość życia po prostu w zdrowym, bezpiecznym środowisku. To jeszcze pytanie o Komisję do Spraw Pegasusa. Trybunał Konstytucyjny zakazał posiedzeń komisji. Dlaczego? Po co? Dlatego, że z każdym kolejnym dniem, kiedy dostajemy coraz więcej informacji, z każdym kolejnym dniem, kiedy dostajemy coraz więcej dokumentów, wychodzi tak naprawdę szydło z worka. Wszystko było ukartowane, wszystko było zaplanowane, operacja była podjęta na najwyższych szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości i oni się tego boją. Jakimś dziwnym trafem pani Julia Przyłębska upichciła to postanowienie w czwartek, a w poniedziałek na komisji jest pan Mikołaj Pawlak, były dyrektor Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości, przez którego ręce przechodziło 25 milionów dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jakimś dziwnym trafem my na naszej liście mamy do przesłuchania pana Ziobrę, Kamińskiego, pana Wąsika, pana Bejdę i już Jarosław Kaczyński mówi, że komisja nie powinna działać. Otóż dzisiaj chcę powiedzieć bardzo jednoznacznie. W poniedziałek o godzinie 10 jest wezwany pan Pawlak. Komisja czeka na pana Pawlaka, komisja będzie czekać na pana Ziobrę, pana Kamińskiego, pana Wąsika i każdego aparatczyka Prawa i Sprawiedliwości, bo Pegasus to była maszyneria do inwigilacji podsłuchów ówczesnej opozycji, dziennikarzy, prokuratorów, sędziów, tylko po to, żeby Jarosław Kaczyński miał komfort zarządzania państwem. Winni zostaną osądzeni, winni zostaną ukarani, bo naprawdę z każdym dniem przybliżamy się do tego, żeby pokazać, kto za to odpowiadał i co to miało na celu. Kaczyński się przestraszył, ma jeszcze paratrybunał pod swoim butem, więc włączył pilota, uruchomił parapostanowienie. My się z tym nie zgadzamy, dalej konsekwentnie będziemy robić swoje. A czy to jest tak, że PiS myśli, że będzie brał udział, uczestniczył w pracach komisji i czy świadkowie z Prawa i Sprawiedliwości będą się stawiali? Jeżeli świadek z Prawa i Sprawiedliwości nie przyjdzie, to ja powiem, co zrobimy. Pierwsze będzie wniosek do sądu o ukaranie, pójdzie drugi wniosek do sądu o ukaranie i pójdzie wniosek o doprowadzenie. Jeden z drugim delikwentem, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, zostanie doprowadzony przez polską policję na komisję śledczą, dlatego że komisja śledcza powstała w majestacie prawa, komisja śledcza została przegłosowana przez polski Sejm. Uwaga, nad powołaniem tej komisji śledczej, jak i dwóch pozostałych, głosowali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Naprawdę, strach i jeszcze raz strach spowodował, że szukają wytrychu do tego, żeby uciec przed odpowiedzialnością. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością. Prawo i sprawiedliwość dotyczy każdego. Czy nazywa się Kaczyński, Ziobro, Kamiński, czy Wąsik, Morawiecki, Duda. Każdego dotyczy. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy na marsz. Zapraszam jeszcze do wspólnego zdjęcia. Tak. Ja przedstawiam Polsat News. Ja biorę TVN. Dziękuję.